Zmienił się wygląd rynku. Centralny plac w mieście dziś znacząco różni się od tego sprzed roku. W maju zakończyły się trwające blisko rok prace, których celem była zmiana wizerunkowa, jak również poprawa funkcjonalności tego miejsca. O przebudowie gostyńskiego rynku mówiono w Gostyniu od wielu lat. W tej kadencji wspólnie z radnymi Rady Miejskiej postanowiliśmy zmienić priorytety. Zamiast rozbudowy ratusza postawiliśmy na modernizację głównego placu miasta. Mam nadzieję, że to miejsce powróci do funkcji, które pełniło kilkadziesiąt lat temu i będzie tętnić życiem. Dzisiaj w magazynie samorządowym powiemy o pomysłach na wykorzystanie rynku i ożywienie tej części naszego miasta. Na początek przypomnijmy, jak przebiegała ta inwestycja. Prace rozpoczęły się w lipcu 2012 roku. Inwestycja zrealizowana została na podstawie projektu konsultowanego przez konserwatora zabytków, radnych i mieszkańców. Roboty wykonało wyłonione w przetargu konsorcjum dwóch firm: Poldruk Kościan spółka z OO i PUP Infracom spółka z OO z Wolsztyna. Inwestycja przebiegała w miarę sprawnie, choć nie bez niespodzianek. Realizację prac opóźniły najpierw zawieszenie robót ze względu na konieczność przebudowy przez spółkę gazową skorodowanego gazociągu, potem przedłużająca się zima. Mieszkańcy mogli śledzić postęp prac za pomocą specjalnie zamontowanej kamery internetowej. Częściowa odsłona zmodernizowanego rynku miała miejsce już podczas gostyńskiej nocy muzeów. Wtedy największe zainteresowanie wzbudzała okazała stylizowana pompa. Obiekt ma ponad 2,5 metra wysokości, waży pół tony i na pewno jest największą tego typu konstrukcją w regionie. Dwa tygodnie później rynek gotowy był w całości. Jako pierwsi skorzystali z niego młodzi gostynianie z okazji Dnia Dziecka, specjalnie dla uczniów i uczennic szkół podstawowych. Właśnie na rynku zorganizowane zostało widowisko teatralne. Podczas Dni Gostynia rynek w pełnej krasie mogli podziwiać wszyscy mieszkańcy. No bardzo, bardzo mi się podoba. O wiele ładniejsza niżeli był, no pięknie. Bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Myślałam, że będzie gorzej, ale jest fajnie. Długo to trwało, ale fajnie wyszło. Może zbyt dużo wydanej gotówki. Urok taki oczywiście w miarę. Fajnie, bardzo fajnie. Pierwszy raz tu teraz jestem, bo to chyba od wczoraj tak otwarte, nie? Bo była córka tu też na jakichś występach, nie wiem czy coś tu było, ale fajnie dosyć, w miarę. Fontanny fajne są właśnie i to, taka ławeczka tutaj zagrająca, super, podoba nam się. Fontanna, o której mowa, to nie jedyna nowość na rynku. Po modernizacji na rynku stanęło 40 ławek. Pojawiły się stojaki na rowery, stanęło ponad 20 stylowych lamp i 13 koszy na śmieci. Od rynku teren drogi odgradza 90 żeliwnych słupków. Walor promocyjny i bezpośrednio nawiązujący do ziemi gostyńskiej ma grająca ławeczka, informująca o znanym już w całej Europie kompozytorze z Gostynia Józefie Zajdlerze. Mamy się czym chwalić, bo Józef Zajdler rzeczywiście wspaniałym kompozytorem był, którego dzięki festiwalowi przypominamy co roku. No i też teraz na rynku przypominamy wszystkim tym, którzy rynek gostyński będą odwiedzali, że taki kompozytor był, tworzył nieopodal Gostynia. Przy okazji przebudowy rynku odrestaurowany został pomnik upamiętniający 30 rozstrzelanych tu mieszkańców ziemi gostyńskiej. Obiekt zmienił też lokalizację. Teraz stoi w miejscu, gdzie rozegrały się tragiczne wydarzenia z 1939 roku. Centralnym punktem rynku nadal jest pomnik Serca Jezusowego. Teren wokół został delikatnie obniżony. Powstały tu dwustopniowe schody i zjazdy dla osób niepełnosprawnych. Na rynku pojawiła się też nowa zieleń i kwiaty. Całość pomyślana została tak, aby między stałymi elementami placu latem mogły stanąć ogródki wiedeńskie. Na całym rynku wyodrębnione zostały tak zwane podprzestrzenie, których granice wyznacza inna kolorystyka albo podwyższenie czy obniżenie nawierzchni. Tak zaaranżowana przestrzeń w naturalny sposób tworzy miejsca do organizacji mniejszych wydarzeń czy imprez. Bo, co powiedziano na wstępie, rynek ma ożyć i znów stać się ma sercem miasta.
Pomysłów na organizację imprez w tym miejscu nie brakuje. Najważniejsze, żeby to miejsce przyciągało mieszkańców. Po kilku tygodniach od zakończenia prac widzimy, że tak właśnie się dzieje. Ale co najważniejsze, przygotowujemy szeroką ofertę kulturalną, rozrywkową. Kilka tygodni temu spotkaliśmy się w tym miejscu, obchodziliśmy Święto Miasta. Wcześniej odbyła się tutaj Noc Muzeów. Cieszy, że różne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia planują organizację imprez właśnie na Gostyńskim Rynku. Zapewniam, że zarówno najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, jak i ci starsi znajdą tutaj coś dla siebie. Przebudowa rynku spowodowała zamknięcie dla ruchu pojazdów w północnej i zachodniej części placu. Teraz przejazd w stronę ulicy Nowe Wrota możliwy będzie ulicą Podzamcze. Wkrótce nastąpi zmiana organizacji ruchu w tej części miasta.